Dzień dobry, z tej strony Łukasz Szczepańczyk, kanał Cyfrowy Senior 6.0. Witam na kolejnym materiale, na kolejnym filmie pomagającym tym, którzy chcą używać lepiej smartfona. Dziś chciałem się zająć tematem przypomnienia o lekach, przypomnienia o wykonaniu pewnych regularnych czynności medycznych. Czyli na przykład o tym, żeby codziennie zmierzyć sobie ciśnienie. Jak do tego celu wykorzystać smartfon? Ok, zapraszam. Szanowni Państwo, wchodzimy do sklepu Play. Następnie u góry wpisujemy przypomnienie o lekach. Zobaczcie, że mam tutaj niektóre reklamowane aplikacje. Ja polecam Państwu aplikację, która jest tutaj pod tą kreską, przypomnienie o lekach, ze względu po pierwsze na ocenę 4,9 i ponad 5 milionów pobrań. Ja już ją wcześniej testowałem, jest bardzo, bardzo dobra. Wybieram ją tutaj w środku. Aplikacja przypomnienie o lekach My Therapy. Zainstaluj i czekam chwilę, aż się zainstaluje. To oczywiście w zależności od tego, jaki mamy internet i jak duża jest aplikacja, może trwać krócej lub dłużej. U mnie dosłownie powinno być to chwilka i za chwilę będę mógł ją otworzyć i już Państwu zaprezentować jej możliwość. Przypomnę, zobaczcie, to jest taka tabletka z takimi rozchodzącymi się kreseczkami. Klikam otwórz, no i już wchodzę do aplikacji. Aplikacja przypomnienie o lekach My Therapy nie wymaga zalogowania się, ale możemy to zrobić. Wówczas możemy na kilku telefonach śledzić te same przypomnienia. Ok, pytanie. Czy otrzymuj powiadomienia we właściwym czasie? I teraz musimy się zastanowić, że jeżeli ta aplikacja ma faktycznie nam przypominać o tym, żebyśmy przyjęli jakiś lek lub wykonali jakieś badanie, no to faktycznie musimy zezwolić na powiadomienia i klikamy zezwól. Ok, i tu już możemy pierwsze czynności wykonać. Zobaczcie, bardzo prosto, u góry mamy koło zębate, natomiast w tej części głównej mamy dodaj przypomnienie. Ok, klikam dodaj przypomnienie, no i mam cztery możliwości. Dodanie przypomnienia o leku, o pomiarze jakiegoś tutaj naszego czynnika życiowego, przypomnienie o aktywności, jeżeli mamy codziennie wykonać pewną aktywność, lub weryfikacji jakichś objawów, na przykład zmierzenie gorączki lub też zachowania naszego ciała. Ok, wybierzmy najprościej lek, no i wpisujemy nazwę leku. Niech tutaj przyjmę, tak żeby nic nie reklamować, lek na ciśnienie. Możemy wybrać, ale wybierzmy lek na ciśnienie. Następnie wybieramy sobie jednostkę. Czy to ma być ampułka, tabletka, kropla, miligramy. No, zazwyczaj jest to tabletka i tutaj zostawiam sobie tabletkę. Klikam dalej. Pytanie kolejne. Jak często, z jaką częstotliwością używam tego leku, jak powinienem zażywać? Tu mamy jeszcze dodatkowe potrzebuję więcej opcji, więc my wybierzemy, tak jak zazwyczaj jest, dwa razy dziennie. Klikamy dalej. Następnie ustawiamy godziny i dawki przyjęcia. Tu już mamy zaproponowane 8 i 20. Ja sobie wybiorę, żeby trochę zmienić na 9. I tu następnie ustawiam minuty 9.30. No i ustawimy drugą też godzinę 21.30. Robimy to przesuwając palcem, wskazując konkretne wartości godziny i minuty. Klikamy dalej. Dalej, możemy sobie ustawić także przypomnienie o tym, aby aplikacja informowała nas, że lek jest na ukończeniu. Tu zobaczcie, mamy aktualny zapas 30 tabletek. Możemy to zmienić i ustawić sobie, że mamy na przykład opakowanie 90 tabletek, a aplikacja ma nam przypomnieć, gdy pozostanie nie 10, a 20 tabletek. No i to już jest wszystko. W tym momencie mamy już jedno przypomnienie ustawione. Zobaczcie, od razu po lewej stronie, na dole w zakładce dzisiaj pojawiła się jedyneczka, ponieważ w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, widzicie tutaj godziny z 18.11 w lewym górnym rogu, czyli jeszcze dziś według aplikacji, według mojego ustawienia o 21.30 powinienem przyjąć tabletkę. Zobaczcie, jak kliknę, mam faktycznie napisane 21.30, lek na
ciśnienie. OK. Cofamy tutaj, cofamy, przepraszam, aplikację. Dalej, zobaczcie Państwo, mogę kliknąć terapia i tu w tej zakładce terapia mam dalej dodaj. Dodamy teraz przykładowo przypomnienie o pomiarze. Wybieram pomiar, no i tu mam propozycję pomiarów, na przykład ciśnienie krwi, tętno spoczynkowe, poziom cukru. Zobaczmy poziom cukru we krwi przed posiłkiem. Kiedy mierzymy, bierzemy czas trwania bez zakończenia, czyli po prostu przyjmujemy cały czas, częstotliwość codziennie, dodaj godzinę. No, jak przed posiłkiem, to ustawmy sobie 7:30. OK. Czy w weekend, zobaczcie, jak bardzo rozbudowana jest aplikacja, czy w weekend, kiedy chcemy się wyspać, jeżeli ktoś jeszcze na przykład pracuje, może ustawić sobie inne godziny w weekend i tutaj mogę wstawić, że w weekend to ja chcę o 8:30. No i zapisz. Zobaczcie, w tym momencie mam już dwa przypomnienia, lek na ciśnienie i poziom cukru we krwi. Tu, Szanowni Państwo, jeżeli zaczniemy używać tej aplikacji, w zakładce postęp będziemy widzieli zatwierdzenia naszego przyjmowania leków. Jeżeli będziemy wprowadzać też wartości ciśnienia, będziemy widzieć tutaj wszystkie różne wpisy. Jak widzicie, w kalendarzu na dzisiaj pojawiły się z dwójeczką już dwie wykonane czynności i jedna na dziś, 21:30, lek na ciśnienie. Ponownie w prawym dolnym rogu, jeżeli wrócę na terapię, mogę dodać jeszcze i spróbujmy to zrobić, chociażby kontrolę objawów. Tutaj możemy samopoczucie zapisywać, inne rzeczy, więc klikamy dalej, raz dziennie, no, na przykład o godzinie 15. Bierzemy kontrolę objawów. I odtąd ta aplikacja będzie w wyznaczonych godzinach przypominać nam o tym, co możemy zrobić. Tu zobaczcie, mamy jeszcze cały też cykl przypomnienia, samouczki, natomiast ja tutaj, żeby nie wypełnić Państwu pełnego czasu, na razie skupimy się na tych głównych funkcjach tej aplikacji. Myślę, że będę jeszcze też nagrał kilka filmów rozwijających ten wątek. A na dziś to wszystko. Zapraszam do zasubskrybowania kanału i do polubienia tegoż materiału. Także do skomentowania, do napisania, co jeszcze chcielibyście się Państwo dowiedzieć. A tych, którzy posiadają konto na Facebooku, zapraszam do grupy facebookowej Cyfrowy Senior 6.0 oraz na stronę na Facebooku o tej samej nazwie Cyfrowy Senior 6.0. Do zobaczenia i do usłyszenia.